Chodźcie dziewczynki na chwilę. Patrzysz na te zdjęcia? Na zdjęcia troszkę tu patrzę. Ale Lilę zawołaj tu. Lila! No, chcieliśmy z wami porozmawiać chwilę, omówić jeden temat. Słuchajcie dziewczynki, ostatnio dostałyście oszczędności, prawda? Jest oszczędność. No dostałyście pieniążki od babci, tam trochę uzbierałyście i tak dalej. Pamiętacie jakie mieliśmy ustalenia? Jakie były ustalenia? Że czego nie będziecie kupować, a co za to ewentualnie kupicie? Za bab. Że nie będziecie kupować kolej? Ale będziemy kupować kurtki. Kurtki? Że ty no, obiecałaś? Liluniu, co ty obiecałaś? Że co? Że będę kurtki. Bo tata, że kupisz kurtkę, tak? Słuchajcie, tata ma dzisiaj trochę energii i ja mogę wam... A co jest, jak tata ma energię? Może wtedy... Tak, czarować! Tak, ale nie ekscytujcie się, bo ja nie wiem, czy coś z tego w ogóle wyjdzie. Zobaczymy. Musimy coś ustalić, jedną rzecz musimy ustalić, tak? Coś potrzebujecie, tak? Miałyście sobie wydać pieniądze na coś pożytecznego. Macie pieniądze wasze? Tak. Skarbonce. I co miałyście sobie kupić, powiedzcie za to? Sweter i halloweenowy kostium. Ty nie potrzebujesz chyba swetra. Bo masz już kupiony sweter. Nie, ale ja... Kurtkę i Halloween. No tak, ale Halloween to jest odrębna rzecz. Taka nie bardzo potrzebna na dzień dzisiejszy. A mówiliśmy o tym, żebyście przeznaczały też pieniążki, oszczędności na rzeczy pożyteczne. Lila miała sobie kupić kurtkę, a Matysiu, ty... Co ona potrzebuje w takim razie? Buty. Buty, no. Dobra, nie masz sportowych buty, butów po prostu. Kurtkę, halloweenowy kostium. No tak, ale mówiliśmy, że halloweenowy kostium to nie jest taka rzecz potrzebna. Czyli co ty potrzebujesz? Kurtkę? Kurtkę. A ty co chcesz? Buty. Buty. Dobra, to teraz Lila wybiera. Kurtkę, ty chcesz kurtkę, jaką chcesz tą kurtkę? Kolor, jakiś praktyczny kolor dla ciebie. Jakiś ciemny. Niebieski. Granatowy będzie lepszy, bo jak wybrudzisz to... Nie, niebieski. To jest taki niebieski ciemny. To jest ciemny niebieski, może być? Dobra, jakąś postać z bajki. Załóżmy, żeby były jakieś postacie z bajki, jakie? A jeszcze inaczej zimowa bardziej postać? Bo to, no, bo to na zimę. A inna zimowa postać? Elsa! Zapomniałaś? No ale z Elzą... Wszystko tak? Z Elzą. Tak! Elsą! I z Anną, czy chcesz? Elza ma Anną. O, nieźle. Dobra, czyli co? Kurtka... Z Elzą i Anną. Niebiesko-granatowa z Elzą i Anną na zimę, tak? Tak. Takie coś byś chciała? Tata już jest zmęczony, bo on jak ma czarować, to wiecie, od razu... Dobra, a ty jakie buty? Buty... Wiązane czy na rzepy? Na rzepy... Adidasy, fioletowe adidasy. Fioletowe? Z kwiatkami. Adidasów nie robią z kwiatkami. Bez kwiatków, no co te. Jakiś to element dziewczęcy, jakiś kolor jeden dziewczęca. Przy butach to... Fioletowy i różowy. O, to już lepiej, bo różowy jest taki dziewczęcy. Fioletowy i różowy? I żeby. Dobra. Ja ci. Poczekaj, zanim tata zacznie czarować, to żeby te buty ci się tak nie brudziły, bo zawsze ci się te podeszwy tak brudzą. No. Niech nie będą takie jasne może, bo jak na zimę. No to takie ciemniejsze, okej, okay, poczekaj, jeszcze widzę prawie, no widzę to. Fioletowe z różem, na rzepy. Takie, żeby były do biegania dobre. Okay. Na ciebie rozmiar. Jaki to masz rozmiar? 5. Na 5-6 lat. A ty jaki rozmiar buta? Zobaczę. Jedynka! No, jedynka chyba. Żeby to było dobre. Okej, okay. Gdzie to ma być teraz? Gdzie to ma się pojawić? Blisko, gdzieś poza domem. Na balkonie? Tak, Nie, za oknem nie, na strychu nie. Gdzie indziej? Za drzwiami. Za drzwiami? Tak. Za drzwiami. Masz radę? Za drzwiami wejściowymi? Albo co, ale... Przynieście wodę? Tak. Tata potrzebuje wody. Robisz to tak. Robię lepiej. Dobra, okej, dobra, już. Dziękuję. Czekaj. Tata musi się napić wody, bo inaczej nie może wyczarować. Co się już. Czyli tak, kurtka na zimę, buty... I za drzwiami, jakimi drzwiami? No, za drzwiami od domu chyba naszego, tak? Nie, od toalety! Ja idę zobaczyć.
tam jest? O kurde, jest naprawdę coś, Artur, zobacz. Idźcie do domu. Co masz? Jaka ładna. Patrz, jeszcze z metkami, ze wszystkim w ogóle. Jejku, pokaż mi. Jak ze sklepu, co? Nie, moje buty, moje buty. Masz buty? Tak. Ej, naprawdę to jest? Takie? Takie chciałaś? Jeszcze lepsze niż chciałam. Tato wyczarował. Super. Ale... Tato wyczarował. Tato, cieszę się, że wam się podobają. Ekstra. Lila, ale masz piękną kurtkę. Taka miała być? Pokaż, czy to jest granatowa. Piękna. Jejku, Janzek. Super, cieszę się. Boże, pokaż, Matysia. Nie mają chyba taką podróżę, ale jakie ładne. Super. Pokaż mi. Podobają ci się? Lubisz pudełka. Lubisz, jak tata czaruje? Uwielbiam. Ostatnim razem nam wyczarował przecież spinery. Pokaż, Lila. A to nic, to nie jest ci potrzebne. O, i masz kaptur, jaki ładny. I nawet ma suwak. Lila, zobacz, a miałyśmy kupić kurtkę. Już mamy z głowy, co? A bierzemy? Tak. Pytałaś tatę o co przed chwilą? Co jak on to robi? Ale ładna! Jaka piękna! Ekstra! Jak normalnie jak na ciebie, co? No, ale śliczna! A kapturek założysz? Pięknie! Tata to jak wyczaruje, to naprawdę pasuje wszystko. Warto ci czasem coś wyczarować. Podoba ci się, widzę. Ale, no i jak? One nie są takie, one są granatowe też ciemne, ja widzę, fajne. Granatowe trochę chyba. No, nie są takie czarne. Nie, nie stawiali tego tutaj. No i jak, Matysia, dobre? Ja bym pokaż chciała, się, Matysiu. No i co, Matysiu, dobre one są czy nie? Super! Ja kocham. A teraz teta, powiedz mi, jak się czaruje? Najpierw się wybiera jakieś rzeczy, tak? No. Wtedy się to pokazuje w głowie. No coś takiego, no. Wtedy... No tak jak ty, jak to było? Jak rozmawialiśmy? Ja się cię pytałem, ty mi mówiłaś, tak? Okej, ja bym ja to sobie... Ja bym w głowie? Stała, nie, o tak. Żeby to... Tak. Wtedy, i wtedy pokazuje się. No chyba tak, no skoro się pokazuje, no to się pokazuje. A co to możesz przeznaczyć troszkę mojej magii do mnie?